very pleased. Today was a good European level from our team. Our defense as a team, our counterattacks was good European level. It's good to see. Trabzonspor is a good team with good players, and we beat them fair, and we're the best team today. And some of our play was very good, and good focus, concentration, good team play, and to score the goals we did as well was, I don't know how many times the goalkeeper saved our first goal. It was like three or four times unbelievable chances, and Orlando put it in the end. And the second goal is top level from Orlando to score the goal, to turn a defender, go past and put it in the corner. That's a high European level, so it's very, very good to see. And it should give the team even more confidence and belief that we can do well against most teams. Czyli nie oszukując, nie mieliśmy dobrze rozpracowanego przeciwnika. Dużo pracy poświęcili nasi analitycy i sztab w rozpracowaniu ich. No i widać, że to przyniosło skutki, bo mieliśmy plan na ten mecz i cieszymy się, że on wypalił. No, pierwsza sytuacja nie wpadła tak samo. Podjęła się piłka gdzieś tam od słupków i od różnych zawodników Trabzonu, ale w drugiej sytuacji już nam dopisało szczęście, bo nabili się sami. Jakbyś mógł powiedzieć, jaka jest różnica, gdy gra się przy pustych trybunach? O, różnica jest kolosalna. Z jednej strony na pewno jest to dziwne uczucie, bo przeważnie jak krzyczymy na boisku, gdy jest tłum ludzi, to nie słyszymy siebie na 5 metrów. Dzisiaj było nas bardzo dobrze słychać i rzeczywiście to pomaga, ta komunikacja. Możemy w każdej chwili się dobrze ustawić, zasekurować kolegę i... No i to się tym różni, no jednak, ale jednak gra przy publiczności jest dużo ciekawsza. Tak, puste trybuny, pewny awans, nie było problemów z motywacją? Wiedzieliśmy, o jaką stawkę jest ten mecz i pokazaliśmy, że jesteśmy dojrzałą drużyną, wiemy, co chcemy osiągnąć i w tym momencie to nie stanowiło dla nas problemu, bo wiedzieliśmy, jaki jest cel tego spotkania. We played against Krakow, Wisła Krakow with no supporters and today, and of course we would like all the fans to share these games with us, because they create a fantastic atmosphere and it lifts the whole experience with the fans as well. So we hope they'll be back soon. No, powiem szczerze, nudno jest. Chcieliśmy zakończyć ten sezon przed własną publicznością na najlepszy sposób, znaczy wygrana się udała, niestety bez kibicu żałujemy trochę tego. Myślę, że też kibice, nawet ci ludzie, którzy były odpowiedzialni za to rasistyczne zachowanie, ale niestety tak się stało, ale my zrobiliśmy swoje, co do nas należało i naprawdę jesteśmy dumni z tego. Po prostu jest taki i zawodniku Trabzonspor, że na pewno nie jest łatwo grać przy pustych trybunach, także nie będziemy narzekać, jak jest nam, tak i im. Musieliśmy obydwu zespołach poradzić w takich warunkach. Dzisiaj okazało się, że my jesteśmy lepsi i pokazaliśmy, że zasłużone od samego początku tej rundy fazy grupowej jesteśmy zasłużone na pierwsze miejsce i na sam koniec zajęliśmy to pierwsze i awansujemy jako lider. Sim, foi mal, porque como já disse anteriormente, penso que foi bom jogo de futebol e penso que hoje podemos ter tido aqui o estádio cheio e presentear os adeptos com esta boa exibição e foi pena não ter festejado o meu golo com eles. Acredito que sim, porque já recebi alguns vídeos de restaurantes onde estavam amigos meus e locais onde estavam a ver o futebol e eles a cantarem essa música, e eu apenas tenho que lhes agradecer e sinto-me muito orgulhoso e dedicámos-lhe esta vitória, como já disse anteriormente, porque eles não puderam estar aqui e para eles fica esta vitória. I haven't thought too much about it. We are happy that we are seated, but there are some good teams who finished second in these groups, like Sevilla, like Wolfsburg, like... I haven't studied all the groups, but there is a difference between some of the teams. And of course, we would like to have a team that is not
the best. But for us, the most important thing is how we play, and get, if we can get to our best level, we will feel we have a chance. No, ja powiem tak szczerze, ja wolę tego przeciwnika, którego możemy ograć, znaczy z którym możemy awansować. A potem możemy się w 1/8, 1/4, jak się uda, trafić na kogo mocniejszego. Także jak się, jak będzie tak, że najsilniejszy zespół będzie do ogrania, to proszę bardzo, jak najbardziej. Tak, ale mówię, dla mnie najważniejsze jest awans ligi, a przeciwko kogo będziemy grać, w ogóle nie jest ważne. Sim, eu já disse que gostaria de apanhar o Sporting, mas não é possível, porque só pelo único motivo de eu queria mostrar que aqui na Polónia existe qualidade, porque e que existem jogadores de qualidade e que no Legia existem bons profissionais que trabalham todos os dias para atingir determinados objetivos. Spokojnie, spokojnie tam. Nie bijemy się, spokojnie. Kosta, co ty robisz furorę? No, mieliśmy plan strzelić o jedną bramkę więcej niż Trabzon i to się udało, ale nie, ogólnie rzecz biorąc, wiedzieliśmy o ich słabych stronach, że wychodząc do przodu bardzo się odkrywają i jest to dobra akurat sytuacja na wyprowadzenie kontry i dzisiaj tych kontr było tak dużo, że padły po nich bramki. Sim, porque apareceu porque ao contrário de outros jogos, eu não fui suplente e como já disse, eu não gosto de ser suplente. E é diferente quando nós jogamos de início e podemos ajudar a equipa desde o primeiro minuto e é o que eu quero e é para isso que eu trabalho e é normal que eu não fique contente por me sentar no banco, mas lá está, tenho que respeitar. Não, não fiquei arrependido, mas no início escreveu-se muita coisa que era mentira sobre mim, diziam que eu estava gordo, que eu não queria treinar, que eu não me aplicava e simplesmente eu não tive oportunidades para mostrar o meu valor e este ano tenho tido mais oportunidades e tenho podido mostrar o meu valor, porque um jogador quando está sentado no banco e joga 2 minutos, joga 5 minutos, é impossível mostrar seja o que for.